Dzień dobry, nazywam się Jakub Burzyński i mam przyjemność zaprosić Państwa na czwarty koncert 10. edycji Festiwalu Cichej Muzyki w Toruniu. Festiwalu, który w tym roku odbywa się w wyjątkowej formule, wymuszonej przez wiadome okoliczności, formule retransmisji nagranego wcześniej materiału z udziałem zaproszonych artystów. Niezmienne pozostają dwa elementy naszego festiwalu. Są to znakomity repertuar, który Państwu prezentujemy, oraz wspaniali artyści, których zapraszamy do jego prezentacji. Niezmienne również pozostają podziękowania, które kierujemy w stronę mecenasów naszego festiwalu. Festiwal współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko-pomorskiego oraz ze środków gminy miasta Toruń. Dziękujemy również sponsorom, którymi są Stowarzyszenie Autorów ZAIX, firmy Graf Poli Optigard oraz Hotel 1231. Szanowni Państwo, przez prawie dekadę działalności Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu, które organizuje Festiwal Cichej Muzyki, zdążyliśmy odejść, zmodyfikować i rozszerzyć formułę festiwalu, która z początku, tak jak wskazuje tytuł festiwalu, ogniskowała się wokół muzyki kameralnej, muzyki na niewielkie składy z udziałem cichych instrumentów oraz wokół muzyki barokowej. Ta formuła rozszerzana i modyfikowana była w sposób naturalny, albowiem muzyką Jana Sebastiana Bacha i muzyką barokową inspirowali się wykonawcy zapraszani do nas z różnych dziedzin wykonawstwa muzycznego. Były też instrumenty dużo głośniejsze niż takie, które nazwalibyśmy cichymi instrumentami. Słuchaliśmy tutaj trąbek, słuchaliśmy instrumentów perkusyjnych, puzonów i innych instrumentów, które nie kojarzą się w ogóle z muzyką barokową, lecz w jakiś sposób do niej nawiązywały i w jakiś sposób stykały się z estetyką muzyki barokowej i z retoryką muzyki barokowej. Jakkolwiek byśmy od tej formuły jednak nie odchodzili, pewnymi koncertami wracamy do źródeł, wracamy do cichej muzyki. I dzisiaj będziemy świadkami takiego właśnie powrotu. Bohaterem dzisiejszego koncertu jest bowiem instrument intymny, instrument cichy, instrument prywatny i osobisty. Instrument ulubiony przez wielu wybitnych kompozytorów XVIII wieku, w tym przez Jana Sebastiana Bacha i jego synów. Tym instrumentem jest klawikord, a artystką zaproszoną, by nam go zaprezentować we wspaniałym repertuarze, jest Maria Erdman, wykonawczyni, która dużą część swojej muzycznej aktywności poświęciła temu właśnie instrumentowi. Można wręcz powiedzieć, że mało kto w Polsce zrobił tyle dla propagowania klawikordu jako wspaniałego instrumentu koncertowego, jak właśnie Maria Erdman. Zaprezentuje ona program, który został nazwany między fantazją a polonezem, co jest bardzo dowcipnym, można powiedzieć, nawiązaniem do tytułów, jakimi opatrywano polonezy w XIX wieku, polonezy fantazje. Tutaj jednakże jest to bardzo zmyślna formuła dotycząca programu koncertu, albowiem dotyczy ona sposobu organizacji materiału muzycznego przez samych kompozytorów. Mamy bowiem na jednym biegunie fantazję, czyli materiał zorganizowany w sposób bardzo swobodny, niemal improwizowany, oraz poloneza, czyli nawiązanie ewidentne do pewnego idiomu tanecznego, zorganizowanego w bardzo konkretny sposób, rytmiczno-melodyczno-harmoniczny. Między tymi dwoma światami lawirować będzie repertuar dzisiejszego koncertu. Maria Erdman zaproponowała na początek dwie fantazje. Fantazje, czyli utwory improwizowane w zamyśle, utwory, które są przelewem myśli muzycznej na bieżąco na klawiaturę instrumentu. Te fantazje, które zaprezentowane będą na samym początku, wyszły spod pióra ojca i syna. Jana Sebastiana Bacha, fantazja G-moll, która powstała prawdopodobnie w bardzo wczesnym okresie twórczości Jana Sebastiana Bacha, około roku 1710, i młodsza o ponad 40 lat fantazja Karla Filipa Emanuela Bacha, jego syna. Posłuchajmy, w jaki sposób obaj ci wspaniali muzycy, wspaniali kompozytorzy organizowali materiał muzyczny w
w sposób swobodny i improwizowany. Przed Państwem Maria Erdman na klawikordzie. Thank you.
Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, klawikord był instrumentem intymnym i osobistym. Instrumentem przez to ulubionym przez kompozytorów, którzy lubili zamknąć się w swojej samotni, sam na sam z klawiaturą takiego właśnie instrumentu, by przy nim improwizować, komponować, tworzyć dzieła nawet przeznaczone na głośniejsze instrumenty i obsady. Był to niewątpliwie najcichszy z klawiszowych instrumentów w historii muzyki. Wynikało to z mechaniki działania tego instrumentu, tak różnej od instrumentów z bogatej rodziny, instrumentów skoczkowych, czyli klawesynu, wirginału, szpinetu i wszystkich jego pochodnych odmian. Różnej również od późniejszego fortepianu, mechanizmu młoteczkowego. Mechanizm wydobywania dźwięku w klawikordzie związany jest z mechanizmem tangentowym, czyli z blaszką metalową, która dotykała struny w jej konkretnej wysokości i w ten sposób, przylegając do tej struny, wydobywała dźwięk. Przylegając, nie odskakując od niej, tak jak się to działo w mechanizmie klawesynowym czy młoteczkowym, fortepianowym. Dzięki temu wykonawca miał dużo większy wpływ na rodzaj artykulacji wydobywanego dźwięku, na barwę tego dźwięku, na długość jego trwania oraz przede wszystkim na dynamikę. Była to swego rodzaju rewolucja względem instrumentów skoczkowych, takich jak klawesyn, w których wykonawca nie miał wpływu na dynamikę dźwięku. W klawikordzie ten wpływ był. Tyle tylko, że instrument ten był w ogóle instrumentem bardzo cichym, w związku z czym dynamika ta operowała w dość wąskim zakresie. Jednak wciąż była i może przez to był to instrument ulubiony przez kompozytorów i wykonawców, ponieważ mogli oni mieć wpływ, mogli mieć dużo większy kontakt przez klawisze z strunami instrumentu. Instrument ulegał pewnym modyfikacjom w swojej historii. Najstarsze wzmianki o klawikordzie pochodzą z końca XIV wieku. W XVI i w XVII wieku był już bardzo popularnym instrumentem niekoncertującym. Przez swoją dynamikę był on naturalnym elementem wyposażenia muzycznych salonów, pokojów prywatnych, przeznaczonym do ćwiczenia, do muzycznej medytacji, można powiedzieć, do improwizowania właśnie i do komponowania może przez tychże kompozytorów, którzy lubili zasiadać przy klawikordzie. Klawikordy były zbudowane w dość różny sposób. Różnice te polegały głównie na tym, że różna była liczba strun, w które zaopatrywany był klawikord. Wiązało się to z tym, że we wcześniejszych modelach tangenty, które były dociskane do strun, obsługiwały jedną strunę w kilka sztuk. To znaczy, że liczba klawiszy była wyższa niż liczba strun w klawikordzie. Dochodziło nawet do takich ekstremów, że bywały klawikordy z jedną tylko struną. Częściej występowały klawikordy z kilkunastoma i kilkudziesięcioma strunami, a w pewnym czasie zdarzyło się również tak, że produkowane były instrumenty, gdzie jednemu klawiszowi przyporządkowana była tylko jedna struna. Trzeba tutaj jeszcze uściślić, że mówiąc jedna struna, mamy na myśli strunę podwójną, czyli właściwie dwie struny dla każdego dźwięku wydobywanego. Te instrumenty z jedną struną dla jednego klawisza musiały mieć w sposób naturalny większe rozmiary. I tutaj jest ciekawostka, że mimo tych większych rozmiarów i mimo przyporządkowania jednego klawisza jednej strunie, nie były wcale instrumentami głośniejszymi od tych instrumentów, których liczba strun była mniejsza od liczby klawiszy. Uzupełnieniem tego rysu historycznego może być tylko fakt, że najgłośniejszymi znanymi nam dzisiaj historycznymi klawikordami są te produkowane w Skandynawii na początku XIX wieku. Proszę Państwa, przechodzimy teraz od fantazji, którą zaczęliśmy program dzisiejszego koncertu, do polonezów. Polonezów, które są przykładami pokazania idiomu i jego popularności w XVIII-wiecznej Europie, idiomu tanecznego.
Polonez był bowiem jednym z najpopularniejszych idiomów muzycznych XVIII wieku, przenikał wiele dzieł wokalnych i instrumentalnych. W sposób naturalny przedostał się do kameralnej muzyki klawiszowej. W związku z czym powstawały polonezy i zbiory polonezów przeznaczone na instrumenty klawiszowe, nazywane skrótowo klawir. Klawir zaś była to nazwa ogólna, która zawierała w sobie zarówno klawesyny, rodzące się właśnie do życia fortepiany, jak i klawikordy. Istnieje nawet duże podejrzenie, że klawikord był jednym z najbardziej predestynowanych instrumentów do wykonywania zbiorów muzycznych napisanych na klawir. Na przykład Das Woltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha mogło być z dużym prawdopodobieństwem przeznaczone do grania na klawikordzie. Zbiory polonezów ukazywały się przez cały XVIII wiek i pisali je na przykład synowie Jana Sebastiana Bacha, co usłyszymy za chwilkę, oraz inni kompozytorzy więksi i mniejsi, głównie kręgu niemieckiego, gdyż tak się składa, że literatura klawiszowa zawdzięcza swój rozwój w XVIII wieku głównie kompozytorom kręgu niemieckiego. Usłyszymy za chwilę ponownie utwór Karla Filipa Emanuela Bacha, tym razem będzie to jednak polonez. Następnie usłyszymy utwór Johanna Gottlieba Goldberga, tego od wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha, ucznia Jana Sebastiana Bacha, ale wcześniej ucznia Wilhelma Friedmana Bacha, syna Jana Sebastiana Bacha. A tego zaś syna Jana Sebastiana Bacha, polonez, usłyszymy jako trzeci w tej części koncertu. Co ciekawe, polonez Johanna Gottlieba Goldberga pochodzi z bardzo ciekawego zbioru zawierającego 24 polonezy we wszystkich tonacjach. Mówi nam to coś, prawda? Tak układane były preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha, tak układane były kaprysy Paganiniego, tak układane były preludia Fryderyka Chopina. Mamy także i zbiór 24 polonezów ułożonych według tonacji. Tu usłyszymy polonezy F-dur i D-moll, właściwie jako jedną kompozycję połączoną ze sobą. Zatem Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Gottlieb Goldberg i Wilhelm Friedmann Bach, polonezy. Wykonanie Maria Erdmann, klawikord.
Thank you.
wszechobecny w muzyce XVIII wieku idiom poloneza daje nam niewątpliwie powody do dumy. Oto element muzyczny, który przenikał właściwie całą artystyczną twórczość europejską najwyższych lotów, a związany był z naszym krajem. Z naszym krajem związane są też dwie kolejne kompozycje, które zaprezentuje Maria Erdmann na klawikordzie. Będą to kolejne polonezy, choć pierwszy z nich nazywa się Capriccio. Ten pierwszy, anonimowy, pochodzi z zbioru, który powstał w 1768 roku i przechowywany był w klasztorze klarysek w Starym Sączu. Capriccio jednak, jak Państwo usłyszą, z wyraźnym idiomem poloneza. Drugi zaś to również anonimowy utwór, który pochodzi ze zbioru należącego do Anny Marii Saskiej, córki króla polskiego Augusta III Sasa. Słuchamy zatem dwóch anonimowych polonezów, wykonanie Maria Erdmann na klawikordzie. Thank you.
Na zakończenie dzisiejszego koncertu zabrzmi utwór legendarny w świecie muzyki klawiszowej. Legendarny wśród wykonawców pianistów, klawesynistów czy klawikordzistów. Utwór owiany legendą już za życia kompozytora. Jeden z jego wcześniejszych utworów. Utwór, który wyszedł spod pióra Jana Sebastiana Bacha i jest fantazją, czyli wracamy tu do swobodnego zagospodarowania materiału muzycznego w kompozycji, do muzycznej improwizacji przelanej na papier, do muzycznego wylewu myśli kompozytora, który został utrwalony na piśmie i dotrwał do naszych czasów. Jest to fantazja chromatyczna. Fantazja chromatyczna bez fugi, albowiem utwór ten funkcjonuje obecnie w takiej dwuczęściowej formie. Fugę dodał Bach później. Fantazję napisał prawdopodobnie około roku 1717. Był to utwór prawdopodobnie najczęściej kopiowany ze życia Jana Sebastiana Bacha. Zdobył ogromną popularność wśród ówczesnych wykonawców i tą popularnością cieszy się praktycznie do dzisiaj. Niezależnie na jakim instrumencie jest wykonany, przeważnie jest powodem do pokazania wrażliwości muzycznej wykonawcy ponad wszelkimi stylami, epokami czy technikami gry. Jest to po prostu czysta muzyczna improwizacja tak kompozytora, jak i wykonawcy. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania wykonania tego arcydzieła przez Marię Erdman na klawikordzie, na instrumencie intymnym, cichym, w ramach festiwalu cichej muzyki. Thank you.
na zakończenie tego dość niecodziennego koncertu, niecodziennego zwłaszcza na czas, który nas w tej chwili dotyczy, jak również koncertu tak cichego, może najcichszego koncertu na Festiwalu Muzyki Cichej. I należy się może parę słów instrumentowi, którego dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać. Ja miałam okazję grać, jak Państwo posłuchać. Jest to instrument ciekawy. Jest to instrument, którego oryginał znajduje się w Muzeum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu i został zbudowany przez Józefa Gottfrieda Horna w roku 1788. W roku znamiennym dla historii muzyki, w roku śmierci Karla Filipa Emanuela Bacha. Można powiedzieć, że takie instrumenty były już w tym czasie popularne, chociaż ciągle dosyć rozpowszechniony był klawikord wiązany, klawikord troszkę mniejszy, klawikord, któremu Jan Sebastian Bach poświęcił najwięcej swojej uwagi jako pedagog gry na instrumencie klawiszowym. Ten instrument został zbudowany przez pana Martina Katera z Hamburga w 2010 roku i jest instrumentem bardzo wiernie odwzorowującym wszystkie cechy charakterystyczne i artystyczne oryginału. Co warto powiedzieć? Jest to instrument zbudowany z drzewa czereśniowego, drewna kruchego, drewna bardzo dźwięcznego, co nadaje mu blasku i pogłosu. Jest to instrument już o sporej skali, jak na klawikord. Jest to instrument, który w zasadzie jest ostatnim etapem w historii rozwoju klawikordu i zaraz po jego pojawieniu się nastąpił koniec epoki klawikordu. Klawikord został wyparty przez pianoforte, fortepian, a potem pianino.